Dzisiaj mamy zamknięcie naszej Szkoły Języka Polskiego dla cudzoziemców. Większość z nich to obywatele Ukrainy, ale po raz pierwszy 20 studentów z Kazachstanu również ukończyło naszą szkołę. Ma ona prawie 100% skuteczność, dlatego że studenci, nie tylko kandydaci, nie tylko nauczyli się polskiego, ale także dowiedzieli się bardzo wiele o naszej uczelni, o możliwościach studiowania, o zaletach tego miejsca, zaletach tego miasta, tego regionu, o ludziach, że jesteśmy otwarci. Postanowili zostać u nas na studia na Politechnice, co mnie bardzo cieszy. Niedługo otwieramy rok akademicki właśnie z 250% wzrostem udziału studentów zagranicznych. Mieliśmy okazję gościć w tym roku 38 uczestników kursu językowego, z nich to 20 osób z Kazachstanu, 21 właściwie, i dwie osoby z Białorusi i też reszta z Ukrainy. To jest już tak naprawdę 4. edycja naszego kursu, natomiast w tym roku kurs ma nazwę intensywnego kursu języka polskiego, ponieważ no już nie prowadzimy go latem, tak, tylko zaczęliśmy od 3 września i do końca września mieliśmy jakby okazję gościć tych uczestników, a oni z kolei mieli możliwość podszkolić swój język oraz przygotować się do rozpoczęcia studiów. Każdy z uczestników zostaje naszym studentem i zostaje na Politechnice na najbliższe, mamy nadzieję, 5 lat. Bardzo ładnie. Курс був хоч і короткий час, але все було дуже пекним, було дуже пекних імпрес і дуже цікавих споткань. Були ми в різних місцях того міста, були ми на Вежі Пастовській, в музеум польської вші і теж були ми в музеї музики. Трохи трудніше було uczyć się, ale bardzo spodobał ten miesiąc kursy polskiego języka. Było bardzo fajnie. Bardzo spodobał mi się ten kurs. On był bardzo ciekawy i jeśli można byłoby, to powtórzyłam jego jeszcze raz. To było bardzo fajnie i ciekawe. Mam na imię Alisher, mam 16 lat, jestem z Kazachstanu, jestem Kazachem. Będę studiować kierunek ekonomika zarządzania. Bardzo spodobało mi się, bardzo fajne, wszystko. Mam na imię Kair, jestem z Kazachstanu. Mnie tutaj wszystko spodobało. Uczyłem kurs jeden miesiąc tutaj i wszystko dobrze, zdałem wszystkich egzaminów i bardzo spodobała Polska.